Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek z serii Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle, oczywiście na konsoli Nintendo Switch. I moi drodzy, zaczniemy ten odcinek od czegoś, co pamiętam, że muszę jeszcze zrobić. I chodzi tutaj o wybór broni dla naszego drugiego Luigiego. Jasne, mamy fajną broń przeciwko Ziggym, ale niestety ta broń jest już słaba. Nawet bym powiedział bardzo słaba w porównaniu do tego, co możemy mieć. Broń HMS Let's Go. HMS to jest skrót od rodzaju statku i HMS Let's Go, czyli statek chyba liniowy, dalej z tym kokcem, jeżeli miałbym tak to przetłumaczyć. Obierz kurs na zwycięstwo, kiedy będziesz Commandeer, to jest, słuchajcie, Commandeer, komandorem chyba tak się nazywa osoba prowadząca statek, jeżeli chodzi o tą, wiecie, o te szczeble kariery. Komandorem tego wspaniale wyglądającego klasy precyzyjnej, wspaniale wyglądającej precyzyjnej klasy łodzi, która pachnie trochę jak zepsuta czy też zgniła kapusta morska, czyli seaweed, czyli, kurczę, brakuje mi słów. Wiem, o co mi chodzi, wiem, jak to wygląda, wiem, że to jest smaczne, jeżeli kupi się to w formie chipsów, ale seaweed, glony, nie glony. Glony? Glony. Chyba tak, glony. Na pewno nie algi, czyli prędzej glony. No dobra, na pewno sobie poprawimy tą naszą broń. Niestety ta broń nie jest przeciwko żadnym przeciwnikom. Wielka szkoda. Nie wiem, czy nie na razie nie wstrzymać się z tym jeszcze, bo istnieje szansa, że wiecie, że może znajdziemy jakąś broń tutaj, w ukrytym miejscu albo coś w tym stylu. Kolejna sprawa, trzeba by było tą drugą broń bardzo mocno zmodyfikować naszemu drogiemu Luigiemu i chyba zrezygnujemy, słuchajcie, zrezygnujemy z tego, że jest przeciwko skoczkom, na rzecz po prostu czystych, słuchajcie, obrażeń. I dobrze by było Danger Arranger, aranżownik niebezpieczeństwa. Czysty sygnał niebezpieczeństwa dla twoich przeciwników. Wysyłając tą wieżyczkę oznaczasz, że means you can calm off your worries and relax. Oznacza, że możesz odgrodzić się tymi słupkami bezpieczeństwa od swoich zmartwień i się zrelaksować. Czy może Crater Maker, czyli twórca kraterów, najciężej pracujący, możliwy do wypuszczenia in the business, deployable. Kurczę, wiecie, co jest najgorsze? Że kiedy pracujecie i używacie, wiecie, patchujecie, tak jak ja na przykład to robię, systemy Microsoftu i słuchajcie, właśnie też deployujemy paczki i mówi się deployujemy paczki i ja zapominam polskiego słowa deployable, czyli od deploy. Deploy, czyli wypuścić. Najciężej pracująca wypuszczalna maszyna w biznesie, która Bulldozer to jest koparka, czy też spycharka, która zepchnie twoich przeciwników jak każdy, like so much cheap landfill, jak każdy tani wypełniacz terenu, landfill, wypełniacz prawdopodobnie. Oczywiście bez żadnych nadgodzin. Albo to, albo to. I powiem wam, że szczerze powiedziawszy, chciałbym, aby Luigi w dalszym ciągu korzystał, że tak powiem, z możliwości zalepiania tuszem. Bo to jest zdolność bardzo, ale to bardzo przydatna, chociaż rzadko się, że tak powiem, aktywuje. Tu jest kolejne wyzwanie. Ściśnij ich, ty głupcze.
Squeeze them, you fools. Ściśnij ich, ty głupcze. No, na to wychodzi. Dobra, zobaczmy, co to będzie za wyzwanie. Kolejne wyzwanie na średnim poziomie zaawansowania. To już widzę, że tutaj w tym świecie średni poziom zaawansowania góruje. Mamy jedną turę. Wszyscy przeciwnicy są mega wytrwali. I mamy po raz kolejny wyzwanie na zasadzie musimy dotrzeć do strefy buforowej. Przeciwnicy są w 100%. Rozumiem. Czyli Czyli. Jeżeli ja dobrze rozumiem, Luigi może się odbić od dwóch postaci. Więc jeżeli udałoby się Mariana zepchnąć tutaj, to wówczas możemy wtedy możemy Kurlika Mario, żeby przeskoczyć tu i wtedy Luigi może się wybić tutaj. Jest pomysł. Czy nam się uda? Zobaczymy. Dobra, w takim razie wracamy i spróbujemy to przejść. To jest kolejne z tych... oczywiście, że się nie da. To by było za piękne, jeżeli by się dało. Nawet jeżeli tutaj podejdziemy. Chyba, że... Chwila, moi drodzy. To możemy zrobić w dość ciekawy sposób. To znaczy, zwabiamy wszystkich przeciwników do siebie. Oni podejdą. Teraz my po prostu... podejdziemy tutaj. Kamera taktyczna. Gdzie najdalej ten miły pan jest w stanie podejść? Ten miły pan... movement. Może najdalej podejść tu, czyli my musimy się udać w to miejsce. No dobra. No dobra. Wracamy do kamery taktycznej. Spróbujemy to, słuchajcie, w taki sposób, że tak powiem, zrobić. Naszym kurlikiem Mario podejdziemy w to miejsce. Luigi. Czy możesz trafić? Możesz tego pana dużego trafić. Więc strzelamy do niego. Trafiamy go. On do nas podejdzie. Jak najbliżej. To nie wyszło tak, jakbym chciał. O, całkowicie nie wyszło tak, jakbym chciał. Dobra, strzelamy do tego pana. Teraz on nas wybije, ale nie w to miejsce, co trzeba. Bo wybije nas do tyłu. Zrestartujmy to, słuchajcie, wyzwanie i spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Tak, chcemy zrestartować to wyzwanie. Tak, wiemy, jak to wygląda. Spróbujemy jeszcze raz. Mam pomysł na to, ale teraz pytanie, czy uda mi się ten pomysł zrealizować. Jedna postać jest na pewno tutaj najzwyczajniej w świecie wykorzystana niepotrzebnie. Tak, możemy po prostu od razu walczyć. Któraś z postaci jest tutaj wykorzystana, nie wykorzystana, tylko po prostu jest tutaj niepotrzebna. I teraz tak. Jeżeli dobrze kojarzę. Tu nie mogliśmy już trafić, więc musimy się ustawić w tym miejscu, przynajmniej tak mi się wydaje. Ustawiamy się w tym miejscu. Zobaczmy, czy się uda. Uda się. Strzelamy do nich wszystkich. Tak. Powiem wam tak, udałoby się, gdyby nie to, że zamieniłem w kamień wszystkich tych przeciwników.
a nie o to mi koniecznie chodziło. Więc mój błąd po raz kolejny. Musimy przełączyć się Kurlikowi Mario na podstawową broń. Bo w przeciwnym wypadku to my daleko nie ujedziemy. Ale wybierzmy sobie broń. Kurlik Mario, jest. Potrzebuję najzwyczajniejszej broni. Czy mamy? Tak, mamy wszystko, co miałoby być. Przełączamy się na najzwyczajniejszą, słuchajcie, broń. I tylko to chciałbym. Zaczynamy walkę. Przeskoczmy do Kurlika Mario, który w pierwszej kolejności używa swojego magnetycznego tańca. Wiecie co? Jeżeli już mam być szczery, to robimy coś takiego. Walniemy w tego pana i walniemy w tego pana, żeby zrobić po prostu miejsce dla tego dużego, miłego zgniatacza. Dwa razy oberwą. I teraz jak strzelimy, to załatwimy tych trzech zwykłych, a sorbetowy zgniatacz powinien do nas podejść na wprost. Naprawdę? Nie dałeś rady do nas podejść? Czyli możliwe, że powinienem był to zrobić w tej kolejności. Albo ja czegoś nie chwytam. Dobra. On oberwał. Chwila. Mamy Kurlika Luigiego. Mamy Kurlika... No to mnie tutaj nie zadowala. Zrestartujmy to wyzwanie jeszcze raz. Ostatni raz, obiecuję wam, ostatni raz restartuję to wyzwanie i jeżeli to wyzwanie nam nie wyjdzie, wówczas to będziemy, słuchajcie, musieli sobie poradzić w inny sposób. I teraz tak, zrobimy jeszcze raz dokładnie to samo i chcę sprawdzić, jaki będzie miał wtedy zasięg nasz drogi nie Kurlik Mario, tylko zgniatacz sorbetowy. Zróbmy jeszcze raz to samo. Teraz tak. Atakujemy tego pana. Atakujemy tego pana. Tego pana. I powiedzmy, że staniemy w tym miejscu. Dobra. Teraz tak. Szanowny zgniataczu, kamera taktyczna, jaki ty będziesz miał, dokąd możesz dobiec w tym momencie? Możesz dobiec... Dziwne to. Ostatnio nie mogłeś do nas podbiec, a teraz możesz? Jak strzelę do niego, tylko go nie wypchnij. Czy on się wkurzył? Oczywiście, że się nie wkurzył. Wyjdę z tego wyzwania. Zrobię je, słuchajcie, w następnym odcinku, bo to jest wyzwanie na zastanowienie się i na pomysł. Oczywiście zrobię sobie je najpierw na osobnym zapisie. Pomęczę się pewnie znowu z pół godziny albo coś w tym stylu, ale ja to wyzwanie zrobię. Obiecuję wam, że przyjdę do was z rozwiązaniem tego wyzwania, bo po prostu tego typu wyzwania to są na, wiecie, na dłuższe posiedzenie, na dłuższe przemyślenie tego wszystkiego. I tak naprawdę, jeżeli chciałbym wam je zaprezentować w taki normalny sposób i po prostu powiedzieć wam, no słuchajcie, mamy takie, a nie inne wyzwanie i trzeba by było je zrobić w taki, a nie inny sposób. Dobra, co tutaj musimy zrobić? Tu musimy chyba przestawić tylko ten klawisz i już będziemy mogli przejść. Słuchajcie, że to wyzwanie trzeba zrobić w taki, a nie inny sposób. I my to wyzwanie, na pewno uda nam się je zrobić. Na pewno będę w stanie wam zaprezentować, w jaki sposób to wyzwanie zrobić. Tylko, że nie chcę tracić cennego czasu danego odcinka. No oczywiście, moje, wiecie,
Jeszcze jedna tura i jeszcze jedna tura. Tego typu podejście niestety bardzo mocno się tutaj uwydatnia i chciałbym jak najszybciej i jak najlepiej Wam zaprezentować to, no ale nie da się wszystkiego zrobić w jednym momencie. Do tamtego wyzwania, słuchajcie, za chwilę wrócimy. Za to pójdziemy sobie... Tam się nic nie pojawiło. Za to pójdziemy sobie tutaj do tego, nie wiem, ukrytego sektora, czy jak to tutaj nazwać. I w tym miejscu, z tego co pamiętam, znajdowało się parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, idziemy w tą stronę i teraz coś tutaj. Mamy dwa śpiące kurliki. W ogóle nie martwią się światem, czy to nie byłoby miłe? No też chciałbym się nie martwić światem, ale jak widać, musimy się martwić światem. No dobra. Już wiemy, co mniej więcej tutaj musimy zrobić. Idziemy sobie tutaj, w takim razie, przesuwamy to, będziemy mieli tą statuetkę, którą będziemy mogli, słuchajcie, postawić sobie życie, które do niczego nam się nie przyda, na to wygląda. I teraz tak, weźmiemy statuetkę, zobaczymy, czy można ze statuetką podróżować przez... Można, ale animacji to niestety nikt się nie pokwapił o animację. I wyglądało to dość dziwnie. No i mamy kolejną... 10 Power Orbów. Kolejną skrzynkę chciałem powiedzieć. Ciekawe, co w niej jest. A tutaj się okazuje, że 10 Power Orbów. Fajnie, że mogliśmy to zrobić przed tym wyzwaniem, bo dzięki temu mamy dodatkowe Power Orby dostępne, gdybyśmy chcieli jakąś zdolność dorzucić naszym bohaterom na to wyzwanie, które teraz na nas czeka. Ale z racji tego, że nie będę tutaj kombinował, statystyk zmieniał i w ogóle i w szczególe, pójdziemy, słuchajcie, po prostu sobie bezpośrednio do tego wyzwania, które nazywa się Taking in the Fight, czyli brać udział w bitwach, czy też utożsamiać się z bitwami. Tak też można by to było chyba przetłumaczyć. Dobra. Średni poziom trudności wyzwania i zobaczymy, na czym to wyzwanie tak naprawdę będzie tutaj polegać. Mam nadzieję, że to nie będzie znowu wyzwanie pod tytułem Eskortuj Toada. Właśnie chciałem to powiedzieć. Jeżeli mamy eskortować Toada, to nie jest miła rzecz. No i dobra. Przygotujmy się, słuchajcie, do bitwy. I zobaczmy, w jaki sposób wygląda pole bitwy. Mamy sorbetowych Ziggich. I to jest, słuchajcie, duży plus. Bardzo duży plus tutaj. Możemy ich po prostu powystrzelać. I przetransportować to uda w odpowiednie miejsce. I wydaje mi się, że... tych bohaterów, których mamy, będzie wystarczająco, żeby coś tu zrobić. Ale musimy zmienić swoją broń. Więc... wychodzi na to, że jednak tak czy tak Luigi będziemy musieli broń zakupić. Teraz chciałbym Luigiego, poproszę cię bardzo, gro. No i oczywiście możemy wybrać między tym Ryu a HMS Let's Go i weźmiemy tego HMS Let's Go z tego właśnie względu, moi drodzy, że to jest dość dobra broń i spełnia moje wymogi, jeżeli chodzi o postać Luigiego, to w jaki sposób chcę zrobić build Luigiego. I gdzie jest, słuchajcie, tu jest. I będzie szło w tym kierunku. Więc tu nie możemy nikogo ustawić, a Toad musi gdzieś w to miejsce uciec. No dobra. Luigi, kogo możesz trafić? Nikogo, bo niestety wszyscy są zasłonięci. No okej. A co by było, gdybyśmy... No Toad niestety nie może się w ogóle ruszyć, biedaczek. Co by było, gdybyśmy Luigiego, tak jak tutaj widzimy, przetransportowali w to miejsce. Wtedy mamy troszeczkę widoku. Musimy Luigiego przetransportować jeszcze bliżej. Mario. No Luigi może dotrzeć aż tutaj. Tak. Więc moglibyśmy Mariana postawić tutaj. I wtedy nie musimy kurlika Mario przestawiać. I to chyba będzie najlepsze, co możemy zrobić. Mario przestawimy w to miejsce. Luigi, ty, mój drogi,
biegniesz tu, odbijasz się od jednego, odbijasz się od drugiego i w tym momencie mamy 100% na wszystkich tamtych Ziggich. Jednego z nich musimy załatwić. Nie wiem jeszcze którego, ale do tego zaraz dojdziemy, słuchajcie. I wiecie, co zrobiłem? Zrobiłem błąd na samym początku. Musimy zestartować to wyzwanie. Dlaczego? A jaką broń ma nasz kurlik Mario? Ma swoją podstawową broń. Więc musimy mu przywrócić jego właściwą broń, żeby móc cokolwiek dalej robić. I zaczniemy tak samo to rozegranie. Przepraszam, że musiałem to zestartować, ale teraz tak sobie zdałem sprawę, że chwila, ale przecież nie zmieniłem broni kurlikowi Mario, więc będzie po prostu słabo. No właśnie. I teraz tak. Przeciwko komu i czemu chcemy jaką broń tutaj ustawić? Chcemy ustawić, słuchajcie, tą broń na skamienienie, z tego względu, że będziemy mogli po prostu wyłączyć przeciwników z danej tury, jeżeli uda nam się to zrobić. No okej, okay. To tak to wygląda. I słuchajcie, rozpoczynamy bitwę. Jeszcze raz. I tym razem zmienił nam się wiatr, bo wiatr jest niestety losowy. I teraz musimy zrobić tak, aby nasz Toad znalazł się gdzieś w tych regionach. To też się da zrobić i to nie jest, że tak powiem, trudne do zrobienia. Ale najpierw będziemy musieli trochę pokombinować. Więc w pierwszej kolejności. Mario idzie w to miejsce. Parę rzeczy będziesz mógł zrobić, drogi Marianie. Luigi, tak jak wcześniej już mówiliśmy, odbijasz się od tego pana, odbijasz się od tego pana i umiejscowimy cię tutaj. Pierwsze odbicie, drugie odbicie. Możemy załatwić tego pana, możemy załatwić tego pana. Mamy naprawdę, słuchajcie, dużo możliwości do załatwienia przeciwników. Jednakże my nie będziemy chcieli tych przeciwników jeszcze likwidować, ponieważ mamy jeszcze parę rzeczy do zrobienia. W pierwszej kolejności, co najważniejsze, musimy, słuchajcie, załatwić te wszystkie kurliki, które są tutaj. I możemy to zrobić bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, prosto. To będzie, jeżeli to się uda, to w tym momencie jestem, kurczę, genialny. No dobra. Po pierwsze, szanowny panie Luigi. Szanowny panie Mario, pan Mario nie ma do kogo strzelać, więc pan Mario może co najwyżej strzelić do tamtego pana i go od razu załatwić. I też to zrobi. Więc Mario strzela do tego kurlika, załatwiamy go, super. Teraz tak. Jak byśmy chcieli to ugryźć? Moglibyśmy tego pana załatwić, albo moglibyśmy załatwić wszystkie kurliki, które tu podejdą. Wiecie, o co mi chodzi, czy jeszcze nie wiecie? Słuchajcie, w pierwszej kolejności używamy na naszym drogim Luigi, używamy naszego Steelistera. Więc każdy przeciwnik, który teraz się ruszy, trzech przeciwników oberwie. Jeden strzał, jeden trup. Więc trzech dodatkowych przeciwników załatwiamy. Jeszcze mamy swój strzał, jeszcze do tego. I teraz tak, używamy mocy Magnet Dance. Luigi, kogo załatwisz? Najpierw w tego strzeliłeś, potem strzeliłeś w tego, złoty strzał i teraz jeszcze jednego. Dwóch przeciwników załatwiłeś, dwóch. Powtarzam, można było tych przeciwników więcej załatwić. Potrzebny nam jest Toad, nasz pieczarkarz. Pieczarkarz, który musi się, że tak powiem, wynosić z linii strzału i musi dostać się do jakiegoś miłego miejsca, miłego, przytulnego miejsca, powinien powiedzieć. Jeżeli zrobię tak... Toad musi się znaleźć tutaj. Najlepiej by było, gdyby znalazł się, słuchajcie, tu. I tak go tutaj przestawimy. Teraz tak. Luigi! Nie do tego, strzelasz do tamtego miłego pana. Chociaż najpierw nie. Najpierw strzelmy tutaj. I zobaczmy, co z tego wszystkiego będzie. Dwóch załatwionych. Okej.
I teraz Luigi, który może załatwić jednego z tych drogich kurlików. Czyli strzela do tamtego. Załatwiony. Świetnie. Po prostu wspaniale, moi drodzy. I Mario. Mario, który użyje Hero Sighta, jeżeli ktoś podejdzie do naszego Toada, po prostu oberwie od Mariana. Tornado. Tornado w pierwszej kolejności. Zobaczmy teraz, jaka będzie droga Tornado. Oby ominęła naszego drugiego Toada. Oby i się udało. Uff, super. Świetnie. Naprawdę się z tego powodu cieszę. Wiem, będziesz strzelał do Toada, bo jesteście tak zaprogramowani, żeby najpierw strzelać w Toada. I Mario go nie złapał, niestety. Niestety to jest bolesne. To, co się teraz stało. Kolejni przeciwnicy. To teraz tak. Toad. Mam nadzieję. Mam taką... Wiecie co, zrobimy to... Nie chciałbym tego w taki sposób robić. Czy to się uda? Nie złapiemy Toada. To będzie szło... To będzie szło mniej więcej tędy. Ta, słuchajcie, ta, co tutaj widzicie, ta, to tornado. Więc jeżeli Toada umieszczę, tutaj nie powinno nic mu się stać. Teoretycznie. Au, proszę, że oberwie. 90 życia. No to możemy mieć, że tak powiem, spory problem. Luigi, czy ty jesteś w stanie strzelić? Tak, jesteś w stanie strzelić do tamtego pana, ale masz tylko 50% szans, że go trafisz. A jak u ciebie z szansami na trafienie? Jak tu podejdziesz, to masz 100% na trafienie. I tak zrobimy. Niech będzie 100% na trafienie. Tak? Czy jak chcemy to załatwić? W taki sposób, bo nie zniszczymy sobie osłony. Krytycznie zakamieniowaliśmy jeszcze tego miłego pana. I teraz, słuchajcie, jak byśmy to chcieli zrobić? No nie mamy co tutaj tak naprawdę więcej zrobić. Mamy tylko, słuchajcie, możliwość przesunąć Mario w to miejsce. I tyle z tego by było. Ty możesz użyć bodyguarda, tak na wszelki zaś. Jeżeli źle to rozegrałem, początkowe rozegranie było dobre, ale nie wiem co, słuchajcie, z całą resztą tego wspaniałego, że tak powiem, tego wszystkiego. No dobra, tura przeciwnika. Miejmy nadzieję, że ci Ziggy nic nie zrobią i że Tornado nie wciągnie Toada. I nie wciągnęło. Bardzo, kurczę, dobrze. Bardzo dobrze, że się udało i teraz to Tornado pójdzie w tamtą stronę, a tu mamy Ziggy. Którzy właśnie będą robić swój pierwszy ruch. I to jest najboleśniejsze, słuchajcie. Że ci Ziggy robią ruch. A to oznacza, że mogą podejść i próbować strzelać do pieczarkarza naszego. No niestety. Ale. Będziemy musieli jakoś wywołać ich strzały. Żeby najzwyczajniej w świecie nie trafili naszego... pieczarkarza, bo oni będą próbowali bardzo mocno. Teraz mamy tak, mamy jednego pana, który, że tak powiem, tutaj może nam sprawiać problemy. Tutaj mamy dwóch. Ci dwaj zostaną tak naprawdę unicestwieni. Jeżeli się przemieścimy, to tamten powinien się ruszyć. No dobra, zrobimy coś takiego. I teraz kogo chcemy zaatakować? Tego czy tego? Dobra, inaczej. Kogo, Luigi, widzisz? Tego pana nie widzisz. Tamtego pana też nie widzisz. Żadnego z nich nie widzisz. A jeżeli zrobiłbym coś takiego... Nie to. Jeżeli zrobiłbym coś takiego... Tego pana możemy załatwić. Od tak po prostu. Więc innymi słowy... Ty, mój drogi. Atakujesz tego kurlika. Atakujesz tego kurlika. Podbiegasz do tego kurlika. Stajesz w tym miejscu i tego kurlika załatwiamy.
Przynajmniej taką mam nadzieję, że go załatwiamy. No dobra. Wiem, wy będziecie teraz do mnie strzelać, ty też do mnie strzelisz. Przynajmniej wywołaliśmy wasze ataki i pieczarkarz będzie mógł się, słuchajcie, bez żadnych przeszkód poruszyć. Strzelamy do tego pana i go załatwiamy. Krytycznie zakamieniowaliśmy go, jeszcze złoty strzał do tego, super. Luigi, ty byś mógł się ruszyć, ale nie chcę się tobą ruszać. Przynajmniej nie teraz. Czyli tak, Luigi używa tego swojego do wybuchów. Wysadzamy, słuchajcie, tego miłego kurlika. Nie będzie już go. Nie będzie już nam w ogóle w żaden sposób przeszkadzał. Przy okazji zrobiliśmy też złoty strzał i mamy pieczarkarza. Pieczarkarza, który... Właśnie, który będzie troszeczkę w słabym położeniu, bo będzie widoczny dla przeciwników. Chyba, że go ustawimy tutaj. Mamy limit tur. Musimy go jak najbardziej w tą stronę popchnąć, więc musimy go tak czy siak w tą stronę. I Mario, które na razie się nigdzie nie rusza. Dobra, tura przeciwnika. Tornado. Jeżeli dobrze liczę, a mam nadzieję, że dobrze liczę, to jednego i drugiego powinno załatwić. Chyba, że zostały mu 4 punkty życia. Zostały mu 4 punkty życia. No po prostu nie wierzę w to, co widzę. Dobra, strzelaj sobie do naszego drugiego kurlika Mario. Nie przeszkadza mi to absolutnie. To już mi bardziej przeszkadza. I mamy kolejne 4 kurliki. I tutaj się zaczęły pojawiać kurliki. Oj, może być kiepsko. Może być, słuchajcie, naprawdę kiepsko. Mamy 2 tury, aby dotrzeć naszym drogim pieczarkarzem. Ta tura i następna tura. W następnej turze po prostu musimy nim dotrzeć. Mario, ty nic tutaj konkretnego nie zrobisz. Za to my możemy zrobić coś konkretnego. Możemy zablokować przeciwnikom... Luigi, dokąd będziesz mógł dotrzeć? Luigi może dotrzeć dotąd. Mario będzie mógł dotrzeć dotąd. Musimy ustawić, słuchajcie, mur. Tutaj dwie postacie są potrzebne. Kurliku, dokąd jesteś w stanie dobiec? Ty jesteś w stanie dobiec gdzieś dotąd. Dobra. Robimy to w takim razie w taki sposób. Pierwszy kurlik w to miejsce. Znaczy, pierwsza postać w to miejsce. I tym samym przeciwnikom, jeżeli tutaj się zespawnują jacyś, odgrodzimy ich od naszego drogiego... słuchajcie, pieczarkarza. Więc zrobimy coś takiego. Mario też stoi tutaj na, że tak powiem, na drodze im. I teraz tak, możemy strzelić do ciebie, mało to nam da, tak naprawdę. Więc wolałbym w tym momencie wziąć, ustawić Luigi'ego. Powiedzmy gdzieś tutaj, skitrać go i włączyć Stilistera. Tylko że najpierw włączymy na Marianie Empower, które będzie trwać jeszcze w trakcie przeskakiwania między rundami. I teraz Luigi, poproszę ciebie, żebyś użył Stilistera. Tak, jesteś zwycięzcą. Przerzucamy się na turę przeciwnika i miejmy nadzieję, że to zadziała. Teraz idzie kolejny raz tornado, które absolutnie w żaden sposób nam teraz nie pomoże. Wiecie co? Mnie tutaj irytuje w tych wyzwaniach na sorbetowej pustyni. W ogóle w wyzwaniach, w których pojawia się to tornado. Mamy tornado, które jest randomowe. A jeżeli coś jest randomowe, to absolutnie nie można nic tu zrobić. I wiecie co, pieczarkarza ustawiłem chyba w najgorszym możliwym miejscu i możliwe, że go za chwilę stracimy. Wystarczy jeden strzał i pieczarkarz nie żyje. Dobra, Luigi strzela. Pierwszy strzał. Oni będą celować, słuchajcie, tutaj w najbliższych z nas. Więc powinniśmy... Drugi strzał Luigi'ego. Kolejny przeciwnik załatwiony.
Teraz ty strzelisz do Toada i go załatwisz. 5 życia. Nie wierzę w to, co... Ale ty załatwisz już Toada na pewno. Nie załatwisz go. Teraz słuchajcie, musimy to tak rozegrać, żeby nasz Toad był bezpieczny. Innymi słowy, musimy któregoś z naszych bohaterów użyć jako... słuchajcie... dobra, dokąd może dobiec Mario? Mario może dobiec co najwyżej tutaj. I chyba tak to zrobimy. Tylko czekajcie, jeszcze musimy pieczarkarza sprawdzić, jak może biec. Może dobiec tutaj, okej. Okay. Więc musimy wywołać, słuchajcie, najpierw te strzały, które tam na nas czyhają. I najlepiej to by było zrobić właśnie w taki sposób, że... Mario idzie w tutaj. Żadnego strzału nie było. Ale na wszelki wypadek Luigi'ego poślemy w sam środek tutaj. Właśnie. Jeden strzał, drugi strzał. Nikt więcej nie chce z nas strzelać. To dobrze, bo ja was jestem w stanie załatwić, was w dwójkę i tak na wszelki wypadek was po prostu załatwimy. Złoty strzał i drugi złoty strzał. I teraz tak. Pieczarkarz, mój drogi. Masz 5% zdrowia. Niech nikt do niego nie strzela. Naprawdę o to proszę. Jeżeli to się uda... Udało się. Normalnie na fuksie. Ja myślałem, że już tam zginął w poprzedniej turze. Naprawdę, myślałem, że nasz drogi pieczarkarz stracił życie i tyle z tego wyzwania i tak długo czasu, co poświęciliśmy na to wyzwanie, pójdzie tak naprawdę, słuchajcie, na marne. Ale nie poszło. Po raz kolejny nie jestem zadowolony z tego typu wyzwań. Nie mówię tutaj o wyzwaniach typu eskorta, tylko jestem, słuchajcie, niezadowolony z wyzwań właśnie tego typu, gdzie znajdują się tornada albo jakieś inne rzeczy, które są randomowe. Jeżeli na wyzwanie, wyobraźcie sobie, że mamy wyzwanie, gdzie możemy zrobić tylko... musimy je wykonać w ciągu jednej tury. Wyobraźcie sobie, że w tym konkretnym wyzwaniu znajduje się tornado albo coś innego, co jest was w stanie przesunąć, przemieścić i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę można by było wykorzystać to tornado czy cokolwiek innego, co może was przemieścić do tego, aby to wyzwanie wykonać. Ale macie jakiś tam procent szansy, żeby to zrobić. Bo tornado za każdym razem po prostu przy rozpoczęciu wyzwania jest losowane, w którym kierunku ono będzie się udawać. I za każdym razem po prostu, kiedy dochodzi do waszej tury, rzucana jest tak jakby w tle kostka, w którą stronę tornado po zakończeniu naszej tury będzie tak naprawdę się kierować. I to jest absurdalnie głupie, bo dlaczego tak ma być? Dlaczego mamy tak naprawdę polegać tylko i wyłącznie na... łudzie szczęścia. Dlaczego? Bo tak sobie ktoś zaprojektował, to jest nietrafne zaprojektowanie tego typu wyzwań. I to mi się nie podoba. Może to zostało, może to wiecie, może jak pojawi się tego typu wyzwanie, okaże się, że jest ono zakodowane w taki sposób, że tornado zawsze w tym samym kierunku się przemieszcza po zakończeniu naszej tury. Wówczas to byłoby to faktycznie bardzo ciekawe, bo wtedy można by było je wykorzystać do zrobienia czegoś. Ale na razie w tego typu wyzwaniach, gdzie ono jest bardzo randomowe i może nam pomóc, albo wcale nie musi nam pomóc, a wręcz przeciwnie, może nam przeszkodzić, nie widzę tego tornada. Nie widzę absolutnie. Fajna mechanika w normalnych bitwach, ale w wyzwaniach niekoniecznie. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z Mario plus Rapids Kingdom Battle wam się podobał. Jak zwykle zachęcam was do komentowania oraz ocenia moich materiałów wideo, a jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy też negatywnie, fajnie by było usłyszeć, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym, śmiało piszcie komentarze, jakieś pomocne, z informacjami, co robię źle, albo na przykład w sensie takim, co robię źle, to znaczy źle odczytuję daną zdolność danej postaci. Po prostu zwracajcie mi na to uwagę, bo tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, czasami biorę pod uwagę tak naprawdę inne gry tego typu, gdzie te
te zdolności działają w zupełnie inny sposób, kontrintuicyjnie wręcz czasami, od tego, co jest prezentowane w Mario plus Rabbids. No i niestety czasami wychodzą tego typu kwiatki, że blokuje barierą naszego kurlika Mario, barierą przeciwko obrażeniom fizycznym, blokuje wszystkie po prostu obrażenia. Co nie ma absolutnie żadnego sensu, ale ja jak zwykle znalazłem w tym sens, więc brawa dla mnie. Anyway, moi drodzy, tak jak już wcześniej mówiłem, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!